Dzień dobry, Pani Aniu. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest mój debiut, więc oczywiście mam tremę, ale też sobie myślę, że przez chwilę spróbuję po prostu wyłączyć się troszeczkę psychologicznie z tego wspaniałego miejsca i tak po babsku pogadać z Panią Anną o różnych sprawach, o mężczyznach, o kobietach, o dzieciach, o pracy. Zobaczymy, gdzie popłyniemy, dobrze? Powiem, że na początku, kilka dni temu, zrobiłam taki prywatny sondaż wśród... Zrobiłam prywatny sondaż i zapytałam dwóch mężczyzn, jednego lat 50, drugiego lat 20, jakim się kojarzy pani Anna Maruszeczko. I teraz muszę zacytować, żeby być wierną. Mężczyzna lat 50 mówi: bije od niej dobroć, ciepło, spokój. Mężczyzna lat 20: zawsze jakoś ją lubiłem, wzbudzała moją sympatię ta kobieta. Pani Aniu, no żadnych skandali. No. Żadnych skandali. Przede wszystkim dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bo teraz jestem słyszalna w ten miłe przedpołudnie sobotnie. Muszę powiedzieć, że to też jest mój debiut, Pani Dorto. Też tutaj doświadczam jakiegoś debiutu, ponieważ ja zawsze chciałam otrzeć się o Akademię Kobiet Sukcesu, bo dużo o niej słyszałam od lat. Gdzieś tam się ciągle coś przed oczy nasuwa, ale nigdy nie miałam okazji, więc bardzo mi miło. Nie wiedziałam, że to grono jest takie wielkie i że audytorium jest takie olbrzymie, także bardzo dziękuję za zaproszenie. No to proszę się wytłumaczyć z tego braku skandali. Aha, z tego braku, właśnie, nie mam czasu na skandale. Nie mam czasu na skandale i powiem szczerze, że jak tak słyszę takie ładne wypowiedzi, takie pozytywne wypowiedzi, to jeszcze z ust mężczyzny, jednego i drugiego, to jest miłe, niewątpliwie, ale zaraz pojawia się taka myśl. O, dla niektórych to pewnie straszna nuda. Dobra, ciepła. Straszna nuda, ale z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć, że to też jest wyzwanie i zdecydowanie wolę mieć taki imidż, bo w tym naszym dziwnym świecie od lat jest tak, że zdecydowanie łatwiej zaistnieć, jeśli się robi coś destrukcyjnego. Jeśli się ma burzliwe w takim negatywnym tego słowa znaczeniu życie osobiste, jeśli się ma jakieś różne rzeczywiście afery na koncie, to łatwiej zaistnieć, mówiąc brzydko, natomiast dużo trudniej jest robić coś w miarę pozytywnego, ponieważ nagłośnienie czegoś takiego jest w dwójnasób trudne. Ktoś kiedyś powiedział bardzo ważną rzecz, że dobro jest mniej sexy. I to jest prawda, ja sobie cały czas trzymam to w tyle głowy jako rzecz, która jest też rodzajem wyzwania. Więc wolę przynudzać, niż epatować tymi aferami, skandalami. I muszę Państwu powiedzieć jeszcze coś, że reprezentuję media, prawda, bo pochodzę z telewizji, wywodzę się z telewizji, chociaż gdzieś tam u zarania było jeszcze zupełnie co innego. Teraz robię pismo dla kobiet, które jest jakimś zwieńczeniem mojej drogi zawodowej, jednocześnie wielkim szczęściem i darem od losu. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem też bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o media. I ja w ostatnich latach to w zasadzie robię różne uniki, żeby się nie podłączać do tych mediów jak do kroplówki. Robię wszystko, żeby ich w moim życiu było jak najmniej. Dlatego, że no, to jest instynkt samozachowawczy. Nie wiem, czy Panie też mają coś podobnego, ale wydaje mi się, że trzeba się umieć bronić, trzeba umieć umiejętnie filtrować te wiedzę i informacje, które do nas dochodzą, bo one są przez samych twórców telewizji i innych mediów niestety niefiltrowane. A słowo ma moc zarówno pozytywną, jak i negatywną. I to złe słowo niestety nas, jak to się mówi, oblepia i ciągnie nas w dół, zamiast ciągnąć nas do góry. Prawda? Trafiła w moje ręce parę miesięcy temu pierwsza odsłona Urody Życia, już taka troszeczkę sfatygowana, cudownie. Znaczy czytana. I we wstępie, bo jest Pani redaktorem naczelnym tego pisma, napisała Pani, że zbiera Pani historię kobiet, prawda? I że właściwie napisała Pani, że
świetnych kobiet. Takich szukam, zebrałam po każdą kolekcję życiowych opowieści, w każdej coś sobie biorę na własność. Tak. Bo to zawsze jest wymiana. Rzeczywiście tak się złożyło, że ja w ostatnich czasach głównie rozmawiam z kobietami i to mi bardzo dobrze robi, ponieważ bardzo wielu rzeczy się o nich dowiaduję. Oprócz tego, że mam świetną historię do napisania, do pokazania, do sfilmowania, to oprócz tego jeszcze zawsze biorę coś dla siebie, bo czasami ludzie mnie pytają, jak pani z tymi ludźmi rozmawia, że oni chcą mówić? No, nie jestem dziennikarką BBC, nie muszę obiektywizować, nie muszę uważać, żeby czasem nie odsłonić za bardzo siebie, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jeżeli ja z siebie czegoś tej osobie, z którą chcę porozmawiać, szczerze nie dam, to ona mi nic nie powie. Ona będzie mi odpowiadała wizerunkowo, albo będzie mi odpowiadała tak jak polityk, czy jak ekonomista, czyli po prostu suchymi faktami. Natomiast tego, co najważniejsze, co pomiędzy wierszami, co pomiędzy wersami, nigdy mi nie powie, no bo dlaczego mam mówić, prawda? Dlaczego mi się ma odsłaniać? Jeśli ja jej nic z siebie nie dam, to niestety nic nie dostanę. Nie da się oszukać, prawda? Człowieka się nie da oszukać. Tak. Jeśli nie poczuje ciekawości tego człowieka, ten nasz rozmówca, koniec. Tak, absolutnie tak. No i właściwie trafiła też w moje ręce pani książka, Kobieta na zakręcie. Ona też jest do kupienia dzisiaj w holu. Książka jest pokłosiem pani autorskiego programu. Proszę o nim coś, niecoś powiedzieć. Już mówię i w ogóle muszę państwu jeszcze powiedzieć, że pani Dorota zrobiła mi niesamowitą niespodziankę, bo to jest jakby kolejna osoba, która, a wcale nie ma ich aż tak strasznie dużo, która pokazuje, udowadnia, że ta książka jest ciągle żywa i ciągle działa na kobiety. I, bo rzeczywiście tak jest, tam są historie z zakrętów życiowych, ale zawsze z wyjściem na prostą, zgodnie z tym sloganem tutaj za nami, że za zakrętem może być szansa, czasami nawet fajniejsza droga, ciekawsza, piękniejsza. Więc rzeczywiście to jest dla mnie duża radość, że ta książka żyje. A jak do niej doszło? No, przez jakieś 5 sezonów telewizyjnych robiłam taki program w TVN Style, Kobieta na zakręcie. Wymyśliłam go sobie spontanicznie wtedy, kiedy Marzena Rogalska, z którą z kolei też 5 sezonów prowadziłam Miasto Kobiet w TVN Style, postanowiła się z TVN-em rozstać, przeszła do innej telewizji. Ja stwierdziłam, że no, ciężko będzie znaleźć taką drugą do tego tandemu, bo muszę państwu powiedzieć, że dobry tandem to jest coś, to się rzadko zdarza. Chemia musi być. Chemia musi być, nie może być walki, nie może być zazdrości, nie może być jednakowości, musi iskrzyć, ale jednocześnie musi być więź, musi być dobra energia. I myśmy miały taką dobrą energię, ja trochę płakałam za Marzeną, ale już mówię, trudno, niech ona tam ma tę inną telewizję. Ale nie odważyłam się szukać nowej partnerki, zostawiłam to po prostu. Stwierdziłam, że to chyba tak los chciał, żeby zamknąć ten rozdział w życiu. No i wymyśliłam sobie tę kobietę na zakręcie, bo myślę sobie tak, że rzeczywiście bardzo wiele kobiet staje w życiu przed jakimś wyzwaniem, trudnym, przykrym czasem, ale po tym, jak już sobie z tym poradzi, to zapytana przeze mnie, czy gdyby mogła cofnąć czas, to by cofnęła, żeby ta przykra rzecz w ich życiu się nie wydarzyła, to z reguły nikt tak nie mówi. Zazwyczaj jest tak, że te kobiety, ci ludzie mówią, nic bym nie zmieniał, nic bym nie zmieniała. To znaczy, że to im do czegoś było potrzebne. Ja chciałam robić takie programy, żeby tym, którzy są na początku tego zakrętu, dać wiarę po prostu, dać jakąś nadzieję, jakieś światło. Ludziom potrzeba tego światła, nawet jeśli się do tego nie przyznają głośno, jeśli się chowają za jakąś maskę cynizmu, za jakąś maskę sceptycyzmu. Ale jednak bardzo nam to jest wszystkim do życia potrzebne, jak tlen. Widzę tu jedną ze swoich bohaterek cudownych, co prawda z zielonych drzwi, w pierwszym rzędzie. Witam serdecznie, miło mi bardzo. I wtedy, kiedy właśnie takie osoby opowiadają mi swoje historie, to ja wtedy dostaję bardzo dużo. To jest w ogóle niesamowita wymiana. To mi daje paliwo do życia, to mnie stawia do pionu. I myślę, że w ogóle my po to jesteśmy, żeby sobie opowiadać różne historie, żeby się ciągnąć w górę, a nie w dół. Pani tak pięknie eksponowała swoje bohaterki, to mnie niezwykle ujęło. Czytałam kolejną historię, przeczytałam pierwszą historię. Dzięki niej obejrzałam film Dług,
którego wcześniej nie oglądałam, naprawdę. Była fajna historia. Tak. Potem kolejne, myślałam sobie, że właściwie pani to tak zrobiła i też tak wyeksponowała swoje bohaterki, że no ja miałam wrażenie, że na podstawie każdej z tych opowieści można by nakręcić na dobrą sprawę film, gdybyśmy oczywiście też chcieli to zrobić. To fajnie, że pani tak myśli, pani tak mówi, pani Doroto, bo rzeczywiście zwykłe jest niezwykłe. Ja otóż mocno to w to wierzę. Tak jak ktoś mnie kiedyś zapytał, a nie wolałaby pani robić wywiadów nie, ze znanymi ludźmi. I mówię, kiedyś mi się tak wydawało, kiedyś robiłam te wywiady ze znanymi ludźmi i wydawało mi się, że to jest nabilitujące, że to jest coś, pogadać z Gajosem, pogadać, nie wiem, z Chyrą. I miałam to i to było wspaniałe, prawda, pogadać z Jandą, ale potem jak już weszłam w tych no-name'ów, jak ja to mówię, w tych zwykłych, nieznanych powszechnie, publicznie, to za nic bym nie zmieniła tego, dlatego że to jest fantastyczne, że można wyciągać z człowieka coś, coś, czego czasami on sam nie wie, że ma. A co ci, zwykli mają więcej niż mają ci No na pewno są mniej wizerunkowi, jak mówią, to mówią. Mm-hmm. To znaczy nie mówią po to, żeby sobie dodać, prawda, żeby stworzyć siebie gdzieś w mediach, tylko mówią prawdę najczęściej. Chociaż też oczywiście nie chciałabym generalizować, nie chciałabym jakby gloryfikować jednych kosztem drugich, żeby, no wiadomo, prawda, generalizacje nie są dobre, nie są bezpieczne. Ale niewątpliwie jak już to jest zdecydowanie bardziej szczere wyznanie albo szczera wypowiedź. Myśli pani, że to bywa też dla nich terapeutyczne? Myślę, że tak. I ja też zawsze podkreślam, że w przypadku moich kobiet na zakręcie, jeżeli chodzi o program, jeżeli chodzi o książkę, bo książka jest w zasadzie tym samym, ale jednak nie tym samym, bo jest mocno uzupełniona w stosunku do tego, co było w telewizji. Telewizja rządzi się też obrazem, w związku z czym tam na słowo jest mniej miejsca niż w książce, więc ja potem musiałam troszkę uzupełniać, niektóre rzeczy aktualizować. Ale niewątpliwie jakby taką cechą charakterystyczną tych wszystkich opowieści jest to, że te kobiety są już de facto za zakrętem. Wtedy, kiedy zaczynają mi o tym mówić, to one mają to już załatwione, przepracowane. One są w innym miejscu w życiu. I być może dlatego chcą mi o tym mówić, żeby tak zwieńczyć tę swoją drogę, prawda, dochodzenia do, za ten zakręt, wychodzenia z zakrętu. I żeby tak przypieczętować, żeby sam usłyszeć od siebie, to prawda? I to jest niewątpliwie, to ma walor terapeutyczny. W ogóle mówienie o sobie w jakimś bezpiecznym towarzystwie, w zaufanym towarzystwie naprawdę dużo daje. Myślę, my kobiety potrzebujemy usłyszeć własne uczucia. Bo kiedy je sobie tak w sobie mielimy, to bywamy pogubione troszeczkę w tym głębokim i szerokim świecie wewnętrznym. Natomiast jak zaczynamy je werbalizować, też potrzeba czasem do dyscypliny wewnętrznej, żeby tak nazwać przed panią, na przykład tak to jakoś skonkretyzować, to wtedy mamy tę swoją eurekę emocjonalną. No niewątpliwie jest to trudna sprawa. Też ostatnio w Urodzie Życie mam taki cykl z Jackiem Masłowskim, psychoterapeutą i filozofem w jednym. On się specjalizuje w mężczyznach, ale absolutnie ma też dużo do powiedzenia o kobietach, bo on też się o kobietach dowiaduje od tych mężczyzn, których terapeutyzuje, że się tak brzydko wyrażę. I myśmy dużo mówili o tych emocjach, które się w nas kłębią, takie nieuzewnętrznione. To jest duża sztuka, proszę Państwa, umieć je umiejętnie uzewnętrznić. To jest tak, że jeżeli coś przez lata spychamy pod dywan albo dajemy im tak trochę pożyć, ale generalnie uciszamy, kneblujemy, to potem jak się tego wszystkiego nazbiera, jak to trochę skostnieje, jak nam wejdzie w plecy, to ciężko potem to jakby opanować, oczyścić, oskrobać z tego nalotu, żeby żyć po nowemu. Ale Jacek Mysłowski zawsze mówi, że warto, chociaż to jest droga dla VIP-ów, jak się wejdzie na tą drogę samopoznania, to nie ma wyjścia. To nie ma wyjścia, ale to czasami boli. Tak, boli, że hej, ale warto. Ale warto. Pani pismo Uroda Życia jest urodziwe i mówię to nie z grzeczności, z uprzejmości, tylko tak sobie myślę, że jak leży koło moich książek, moich, tak, to chyba są zazdrosne o nie, bo o to pismo, bo tak, nie dość, że ma tam 200 i ponad 200 stron, to pani tak dopracowała pod każdym względem merytorycznym, ale przede wszystkim, może nie przede wszystkim, również treściowym. Co jest dla mnie naprawdę, no, wielkie gratulacje, bo jak ja wchodzę na strony kultury, to mam i
teatr i kino i wystawy i nawet jakiś artykuł o tangu argentyńskim. Myślę sobie, Boże, czas najwyższy się zapisać to, na kurs. Bo to jest tak, Pani Doroto i proszę Państwa, że no to jest właśnie ten dar od losu, że można było stworzyć pismo. Dostałam takie zamówienie, żeby stworzyć takie pismo dla siebie, przez siebie i dla siebie, czyli dla kobiet, które są podobne do mnie, podobne wiekowo. I to nie jest tak, że ja tworzę pismo dla młodych matek, tylko ja tworzę pismo jak dla matek, to już dla takich bardziej zaawansowanych, dzieci gimnazjalnych albo nastoletnich. Tworzę pismo dla kobiet, które już coś przeżyły, prawda? Które już mają jakiś bagaż doświadczeń, już trochę znają życie, nie są takimi młodymi dziewczynami u progu życia, przed którymi wszystko, tylko one już coś tam mają otwarte, coś już nawet zamknięte. No i właśnie, w związku z czym ja wszystko mogę przepuszczać przez siebie. Na coś wpadnę, to wpadnę dlatego, że mnie to interesuje i chciałabym to wyjaśnić, załatwić, dowiedzieć się, a jeżeli coś wymyślę, co nie jest na przykład moim udziałem, to przepuszczam to przez siebie, czy mnie to jako czytelniczkę, mówiąc kolokwialnie, zakręci. I myślę, że jeżeli niektórzy mówią, że oni to widzą w piśmie, że ono jest spójne, że to nie jest zbiór artykułów od sasa do lasa, tylko gdzieś tam widać jakąś konsekwencję w myśleniu. Mam sformułowaną misję pisma w kilku zdaniach i staram się jej trzymać. Zawsze tak ją mam, wyświetlam ją sobie tam w myślach jak baner. Gdzieś tam i cały czas. A jakiś jeden punkt tej misji? Życie w zgodzie z sobą. Życie w zgodzie z sobą. To wiele rzeczy załatwia i wiele rzeczy organizuje, bo jak my za bardzo odchodzimy od siebie, to kurczę, czasami jednak dostajemy po łydkach. Jak nam się wydaje, że trzeba coś ostrzej, że trzeba coś szybciej, że trzeba coś po trupach, że trzeba coś kosztem siebie albo kosztem swoich bliskich, albo nie wiem, kosztem wartości, w której wierzymy, to jeśli nawet podejmiemy to ryzyko i nam się wydaje, że na krótką metę zwyciężyliśmy, prawda, bo osiągnęliśmy jakiś cel, to na dłuższą metę jednak nie. Ale to wszystko wraca, prawda? Bo pani tworzy pismo, ale pismo też tworzy panią. No niewątpliwie tak. Tak sobie myślę. I znalazłam taki cytat z pani wypowiedzi, gdzie pani nazywa wiek średni kobiety południem życia. Ja to kupuję, mi się to bardzo podoba. Przestańmy mówić, my kobiety w średnim wieku, że jesteśmy w średnim wieku, jesteśmy w południu życia. To jest po prostu piękne. Mi się też to bardzo podoba, chociaż to jest określenie, pani Dorota, to jest określenie, które wymyślili mężczyźni dla męskiego wieku średniego. I tak, ja to sobie przechwyciłam bezczelnie, bo mi się to bardzo podoba, ale muszę państwu powiedzieć i paniom i panom, że jest to strasznie niebezpieczne, jeśli się na okładce mówi o kobietach po 40 albo o kobietach dojrzałych, albo nawet tak pięknie kobietach w południu życia, bo jest taki opór, takie kobiety, które są w południu życia, w ogóle nie chcą o tym słyszeć. To jest dla nich coś strasznego i jakiś rodzaj, nie wiem, upokorzenia, obelgi. Pamiętam jakąś prezentację pisma przed potencjalnymi reklamodawcami, bo jednak pomimo to, że my mamy takie szlachetne, nie zachwaszczone reklamami pismo, to jednak z tych reklam się żyje. I generalnie wydawało mi się, że jest zrozumienie na sali, ale potem w kuluarach jedna z pań mi mówi, fajna dziewczyna, fajna, taka nawet może 50, która wyglądała na 35. A ja naprawdę super wyglądała, zadbana. I zdawać by się mogło, że po prostu pełnia szczęścia, że babka musi być z siebie zadowolona, fajnie wygląda, widać tam, robi rzeczy w życiu, z których jest też zadowolona. I ona mówi, proszę pani, ale czy od razu tak o tym trzeba mówić, o tej dojrzałości? I mówię, kurczę, no jednak jest taka grupa ludzi, no nie do ruszenia, ja prawda? Ja bardzo przepraszam, ja nie będę bronić tutaj wieku takiego czy innego, swój reprezentuję, ale jak jestem w Biedronce, tam są, nie, to jest w ogóle kryptoreklama, ale jak kupuję mango, które uwielbiam, to uwielbiam dojrzałe, bo ono po prostu jest smaczne. Przecież. Dobra, ile jest walorów, tak. No.
Ale można, ale pani Dorota, dziękuję za ten wspaniały przykład. To jest mój ulubiony owoc. Ulubiony, kocham go od niedawna, bo wcześniej był dostępny na naszym polskim rynku. Ale można pomnożyć te przykłady. Można. To my musimy chyba zrobić taką listę w ogóle. Może państwo zrobią taką listę i będziemy sobie wpisywać te wszystkie zjawiska dobra, które są dobre wtedy, kiedy są dojrzałe. Nawet właśnie w tym moim tekście, takim manifestie, w statemencie, jak my to nazywałyśmy na początku, w tym pierwszym numerze, ja napisałam o tym południu życia. Chcieliśmy zlecić tekst o południu życia, ale co przychodził, to jakiś dziwny. W końcu, no dobra, Marucha, napisz. Ja mówię, Jezu, jeszcze to mam pisać, ale myślę sobie, no jakoś spróbuję z Bożą pomocą oraz z pomocą kilku zaufanych specjalistów od rozwoju osobistego i takich tam innych jeszcze. I pamiętam, no ten Jacek Masłowski, którego lubię strasznie, on mi naprawdę wiele rzeczy takich mówi, co ja potem powtarzam bez copyright i mam nadzieję, że się nie gniewa. On mówi tak, no wiosna, jest piękna, jest zielona, ale czy tam można coś zjeść? Nic nie można zjeść, nic nie jest dobre. A lato, to jest ta dojrzałość, prawda, lato. Nie dość, że jest feria barw, kwiaty kwitną, pyszne owoce i warzywa do zjedzenia, do schrupania. No czyż to, przecież to gołym okiem widać, co jest lepsze. Skoro się już tak prawie otarłyśmy o seks, to zapytam się, to nawiążę do takiej książki Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną. Nawiążę do książki, a to widać, że to mój debiut. Nawiążę do książki Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną. Autorka opisuje, dlaczego współczesne kobiety nie mogą trafić na właściwego partnera. Tak jakby szukamy nowego modelu, patriarchat się przeżył, modelu nowego jeszcze nie ma, a może jest. O pani małżeństwie przeczytałam, że jest takim wzorowym, że znajomi chcą państwa w ramki wstawiać. No dobrze. To jest tak, rzeczywiście jesteśmy małżeństwem prawie kazirodczym, bo to od 100 lat, już nie chcę mówić o dealu, to czasami wstyd się przyznać w tych czasach, kiedy monogamia nie jest na czasie. Ale rzeczywiście trwamy, jest całkiem nieźle. Natomiast dużo rzeczy by tutaj mówić. Mój mąż, jak jeszcze pracowałam w Tok FM dawnym, i tam robiłam takie trzy godziny, miałam takie trzygodzinne pasma, całe radio było podzielone na trzygodzinne pasma i tam trzeba było rozmawiać, opowiadać o czymś, a potem jeszcze rozmawiać na ten temat ze słuchaczami. I ja tam już wtedy na zdrówko, na zdrowie, zajmowałam się psychologią, jakimiś tam sprawami życiowymi i bardzo się wyłączałam tam na antenie i mój mąż czasami jadąc samochodem słuchał. A potem przy najlepszej okazji mówi, zawsze w tej telewizji, w tym radiu opowiadasz takie mądrości, a w życiu to tak jakbyś miała amnezję. I rzeczywiście... Ale niewątpliwie tak jest, no ale ja mu potem tłumaczę, że nie wystarczy sobie powiedzieć raz, nie wystarczy sobie powiedzieć, przeczytać raz, trzeba to utrwalać, powtarzać, powtarzać, powtarzać i powtarzać. No niewątpliwie tak to jest, że trzeba sobie powtarzać i ja sobie non-stop powtarzam, jestem cały czas na ścieżce rozwojowej, ale jeżeli chodzi o te wzorce, niedawno byłam na takim panelu malutkim, miłym, który miał za zadanie pochylić się nad tym, czy jest kryzys męskości. Nie ma. Pojedyncze głosy. No właśnie, słuchajcie państwo, no ale tamci mężczyźni nawet się przyznali do tego, że jest jakiś rodzaj kryzysu męskości, że to wszystko dlatego, że się po prostu pogubiliśmy w tych rolach, że te role nie są takie wyraziste, jak kiedyś były, ale w sumie wszyscy tego chcieliśmy, prawda? I kobiety chciały, żeby te role się rozluźniły, te tradycyjne. I mężczyźni też jakby do końca się nie czuli dobrze w tych swoich jakichś takich wzorcowych rolach. Też chcieli może więcej zajmować się dziećmi, wychowaniem i opieką, bo się świetnie w tym moim zdaniem realizują i niepotrzebnie kobiety przez lata ich do tego nie dopuszczały, bo to też można tak powiedzieć, że oni się nie garnęli, ale też można powiedzieć tak, że kobiety ich do tego nie dopuszczały. Patrzcie państwo, ile jest różnicy w samych sformułowaniach problemu. Ja mogłabym o tym oczywiście bez końca mówić, ale oni tam na tym spotkaniu przyznali się do tego, że się pogubili.
Ale myśmy też się jakoś pogubiły, bo z jednej strony dostałyśmy bardzo dużo, ale chwilami czujemy, że mamy aż za wiele, prawda? Bo zaczęłyśmy być jakieś takie omnipotentne niebezpiecznie i po prostu czasami to już ledwo dyszymy, bo tak i dom, i praca, no fajnie to łączyć, ale wiemy, że jeszcze trzeba mieć paznokcie pomalowane, prawda, włosy zrobione. Jezu, ile to jest czasu. To jest taki złodziej czasu, prawda, jak my byśmy chciały być takie nawet niedoskonałe, ale przybliżone do doskonałości, to graniczy z cudem. Graniczy z cudem. Więc myśmy sobie tego wszystkiego nabrały, no i tak ciągle nam się wydaje, że my z tym jesteśmy po prostu świetnie nam, nie? I tak przychodzimy do domu i jest ten mąż, prawda, albo partner. I on patrzy na nas, na takie wspaniałe, to on po prostu, jak widzi taką doskonałość, to on się kurczy. Serio. Naprawdę. I ja powiem Państwu tak, nie jest dobrze, żeby, powiem Paniom tak, Panowie niech może na chwilę się tam po prostu wyłączą, myślę, że nie jest dobrze epatować swoją doskonałością. Niewątpliwą. Nikt nie lubi chodzących doskonałości. Ja to w ogóle jestem do tego absolutnie święcie przekonana. Ale z drugiej strony, nie uważam, żeby robić jakieś cyrki i robić teatr i udawać, że jesteśmy głupsze niż jesteśmy. Ale nie, prawda, jakie to jest wszystko trudne, żeby znaleźć ten złoty środek. Jedno wiem na pewno, że jeżeli chcemy, nie chcemy wykluczać mężczyzn w swoim życiu, to jednak musimy im dać trochę pola i trochę czasu. Jeżeli my się tak super rozwijamy, jesteśmy takie chłonne, chodzimy tam się, rozwijamy na okrągło, po prostu ciągle się rozwijamy. Jesteśmy już takie super, że hej, to w sensie denerwujemy, że oni się nie rozwijają, prawda? I właśnie przychodzimy do domu i oni tak na nas patrzą, jakie my jesteśmy świetne, a jednocześnie napięte jak struny. Tak doskonałe, że tak napięte, że w ogóle z chwili luzu i w ogóle zero szansy na niedoskonałość, to oni się po prostu tremują albo się buntują. I nie chcą nas na przykład nosić na rękach. Nie chcą nas nosić na rękach i nie chcą pójść z nami na żadne warsztaty rozwojowe. W ogóle nie chcą o tym słyszeć. I teraz tak, mnie się wydaje, że trzeba im dać trochę czasu, że trzeba trochę sączyć tę wiedzę, tak niezauważalnie, żeby oni w ogóle nie widzieli tego, że my tak sączymy tę wiedzę. I prędzej czy później ich też olśni i stwierdzą, kurczę, ja też potrzebuję jakiegoś warsztatu. Coś jest na rzeczy. Tak, jest na rzeczy. Ja też potrzebuję czasem poczytać fajną książkę. Rozwojową albo na przykład zostawić jakąś... Zostawić w toalecie na przykład, tak? Książkę tak, rozwojową. Naprawdę. I oni pójdą za nami, jeśli uwierzą, że to jest też dla nich, bo co z tego, że my będziemy takie doskonałe, jeżeli oni będą zostawać w tyle? Oczywiście możemy żyć bez nich, tylko czy chcemy? No właśnie, nie chcemy. Ktoś kiedyś też fajnie powiedział, że jednak tak zostało to wszystko urządzone na świecie, że mężczyźni mają to, co nam się podoba, a kobiety mają to, co się mężczyznom podoba. I to jest po prostu jakaś racja, prawda? I więc doskonaląc się, dobrze, żeby od siebie nie odstawać za bardzo, żeby nie uciekać za daleko, żeby nie wysforować się, bo potem tamten facet zostanie z tyłu i on biedak po prostu się już w ogóle załamie. Chcesz... Nie wiem, czy to jest sygnał, że mamy kończyć. Mamy kończyć? Dobrze, to ostatnie zdanie powiem. Powiem ostatnie zdanie, które kocham, że tak, jeżeli już są jakieś związki, doskonałe, niedoskonałe, to warto, oprócz tego, że my się tak lubimy licytować, ty zrobiłeś to, ja zrobiłam to, ja więcej zrobiłam, ty mniej, i wiecznie po prostu licytacje, to może zrobić takie założenie, że wtedy, kiedy ja jestem w lepszej kondycji, kiedy ja jestem świeżo po jakimś warsztacie rozwojowym, to
może ja będę tym DJ-em w tym układzie małżeńskim czy partnerskim i ja będę ciągnęła, bo ja jestem świeżo po tym, ja mam siłę, ja mam power, ja mam wiarę i ja to ciągnę, bo widzę, że on trochę nie domaga. I jak on zobaczy, że ja tyle z siebie daję dla tego układu, dla tego domowego ogniska, dla tego partnerstwa, to on sobie powie, kurczę, to teraz kolej na mnie. I słuchajcie, panie i panowie, to jest absolutnie nie do przecenienia, bo właśnie tak a propos tych układów, patriarchat się trochę zużył, matriarchat wchodzi. Ja wierzę w partnerstwo. I to jest bardzo tak. Optymistyczne i bardzo dziękujemy pani Aniu.